Roberta Lewandowskiego wreszcie dorwaliśmy na zgrupowaniu w warce. Jak w ogóle ci się tutaj podoba, Robert? Jak się czujesz? Jak forma? Takie pytanie na rozgrzewkę. Mi osobiście bardzo się podoba, no jest spokój. Myślę, że możemy też wyjść, przejść, a to jednak ułatwia nam bardzo, bo jednak siedzieć w pokoju całymi dniami oprócz treningów. Czy czy odpraw to jednak jest trochę męczące, a tak to możemy wyjść, więc naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Wiem, że dzisiaj większość kadrowiczów oglądała ostatnią kolejkę T-Mobile klasy. Zakładam, że Ty pewnie też, ale mamy dla Ciebie coś innego. Też poważne futbolowe rywalizacje. Dzisiaj na treningu reprezentacji nasza kamera gdzieś podejrzała. Jak sobie radzisz z pewnymi trikami i jak można w ciekawy sposób zbierać piłki po treningu? Często tak? Często zagrobisz? Tak no zdarza się, zdarza się, że nieraz często ostatni po prostu schodzę z treningu i czy to na treningach w czy reprezentacji właśnie takie, bawimy się z piłką można powiedzieć, więc... Trzeba powiedzieć, że, że współpraca z panem Wiesiem to całkiem nieźle się układa. No nie no, pan Wiesiu czuje to, czuje to, łapał piłki, więc nie no już naprawdę nie pierwszy raz, ale no to jest taka zabawa wiadomo u rozmaicenia. No. Masz w ogóle słabość do, do tego, żeby gdzieś ciągle z tą piłką się bawić i te triki mm, rozwijać? No, powiem szczerze, że tak, lubię to najbardziej, takie właśnie, e, jak chwila wolnego czasu jest, czym nie jest okazja, to chwilę pobawić się z tą piłką, coś nowego wymyślić. E, no bo to jednak najbardziej cieszy, jednak jak jest piłka przy nodze, jak się z nią człowiek bawi i wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi, no ale to jest... O, tu, tu będzie piłka przy ręce chyba, ręka Boga. Ręka Boga. O, tutaj, tak. Ale w pałku sędzia ale, nie widział. Tak, sędzia nie widział, ale jeszcze jedną ci chciałem tu pokazać, tak. Twój kolega Wojciech Szczęsny, proszę bardzo, Pierwsza, pierwsze zagranie, Perfekcja. Mhm. Natomiast z drugiej tu nie obawiamy się, czy to nie był zamach na, na, na zdrowie Pana Wiesia, za moment zobaczysz. O. No, ale jest skała. jest kała, Pan Wiesiu, na pewno chyba nic go nie zabolało, przynajmniej mam taką nadzieję, ale nie, widać, że wszystko w porządku, więc... A, nie takie bomby się, no, no tak, jak tak jak myślałem. No. Pan Wiesił jest, jest twardy i dobrze to uderzenie przebył. A w ogóle Wojtek Szczęsny, jak dzisiaj też miał na, okazję na, tre, na Gierce grać w polu, on twoim zdaniem piłkarsko jest, jest dobry, jest niezły? Jako bramkarz, jako bramkarz... Jako, nie jako bramkarz. <laughs> jako bramkarz jest niezły. <laughs> A rozumiem, że reszta to, to trochę drewno, tak? Nie no, to wiadomo, że... Hmm, Wojtek... Bawi się piłką, no jak widać, potrafi trafić, ale nie, no wiadomo, że to było trochę co innego. I pf, potrzebowali się po prostu kogoś w polu. No. No, Wojtek wiem, że był taki filmik na YouTube krążył, jak on tu... krzyżakiem no, kiedyś, tak. A, tak no raz do roku to każdemu wyjdzie, Do roku, przepraszam, raz w karierze każdemu wyjdzie, więc je ja ma akurat wyższe, ale nie, no widać, że. To, to, to by było tyle, jeśli Że raz, to, co... raz na jakiś czas mu wyjdzie. No. Raz do roku jest takie powiedzenie: to i wiadomo co się zdarzy. Wszyscy wiedzą, nie będziemy kończyć. E, tak się zastanawiam e, na koniec tej rozmowy o tych trikach piłkarskich. Kiedy jest największa satysfakcja z triku? Wtedy, kiedy nauczysz się nowego, czy wtedy, kiedy trik, który trenowałeś wiele, wiele, wiele godzin, wyjdzie w meczu? Znaczy to też trzeba odróżnić, bo trik e, taki normalny, trik, który się ćwiczy na treningu po prostu dla zabawy, a trik, który ma wyjść w meczu, który powinien wyjść, to jest zupełnie co innego, bo technika E, taka trikowa, do popisywania się, a, 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 trykowa, a technika użytkowa to zupełnie dwie inne rzeczy, więc ym, wiadomo, że jedno z drugim się trochę wiąże, no, jak jednak piłkarz opanuje trochę taką technikę trikową, no nie wiem, zabawy z piłką, to też po prostu y, łatwiej mu w niektórych elementach piłkarskich, na boisk jest później jeśli chodzi o, 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 o tą grę z piłką, ale wiadomo, że na technika użytkowa to jest zupełnie inna rzecz i ona jest najważniejsza i ważniejsza od takich trików, bo jednak te triki to Wiadomo, nieraz wyjdą, jak pewnie wygrywa się 3-4-0, to można coś takiego zrobić dla, dla kibiców, więc to fajne jest, ale technika użytkowa, no, to jednak w każdym meczu trzeba pokazywać taką technikę, i, i to jest na pewno ważniejszy dużo element. A jak to jest powiedz w Dortmundzie? Bo to jest jednak drużyna bardzo techniczna, przynajmniej tak jak się patrzy na nią właśnie pod kątem tej techniki użytkowej. Dużo z takich piłkarzy, którzy gdzieś technicznie w, tej, w tym aspekcie trików i, i trochę popisywania się, trochę lansowania dobrze wyglądają na, na treningach w Dortmundzie? E, Wedno no tak naprawdę tak powiedziałem, że te triki to, to jest fajne, jak się nie wiem wygrywa. Faktycznie jest pewny wynik, i wtedy coś takiego wyjdzie, bo musi wyjść, bo jak nie wyjdzie, to już jakaś reprimanda może być. Więc, no, tak jak powiedziałem, główna to technika użytkowa jest najważniejsza i to wielokrotnie trzeba pokazywać przy niektórych zagraniach, dograniach, czy, czy nawet takie poruszanie po boisku jest bardzo ważne bez piłki, bo teoretycznie to jest najważniejszy element, żeby wyjść na tą pozycję, pokazania się, znale znaleźć sobie sytuację, znalezienia się w tej sytuacji. No bo to jest niełatwe i wiadomo, jeśli do tego dodamy tą technikę użytkową, że zagramy tak, jak nie wiem, przeciwnik się tego nie spodziewa, no to wtedy wychodzi akcja albo strzelenie bramki. To co, teraz Ci życzę dobrej techniki użytkowania sztućców, bo zdaje się, że kolację... <grym> tak, 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 dziękuję <grym> bardzo. bardzo. Smacznego w takim razie, dziękujemy bardzo. Robert Lewandowski był naszym specjalnym gościem, opowiedział nam troszkę o trikach, myślę, że to jest też dobra inspiracja dla wielu tych młodych adeptów futbolu, żeby gdzieś te triki... I tę technikę użytkową przede, przede wszystkim ćwiczyli.